Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w filmiku serii Horoskopy. I w dniu dzisiejszym chciałabym przedstawić Wam horoskop na rok 2021 dla bliźniąt, czyli osoby spod znaku bliźniąt. Zapraszam Was do oglądania. Macie również być może partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, jakkolwiek spod tego znaku. A chcielibyście tutaj zapoznać się z możliwymi wspólnymi historiami, to jak najbardziej zapraszam. Horoskopy staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo. Pamiętaj o tym, że horoskop to jest możliwa historia zdarzeń, na którą zawsze i wszędzie masz wpływ. Jeśli ten horoskop rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, to za jakiś czas wróć, bo może się to też odmienić. Horoskop. Nośnik informacji, wskazówek, dzięki którym możesz zmieniać bieg swoich zdarzeń. Karty to jest nośnik informacji, nie wyrocznia. Pamiętaj o tym. Postaram się tutaj omówić każdą sferę życia w każdym miesiącu, później układ podsumowujący 12 domów i przesłanie z kart opiekuńczych na koniec jako taką kropeczkę nad i. Zatem, jeżeli jesteś gotowy, gotowa na wysłuchanie tegoż horoskopu, zapasz sobie kubek ciepłej herbaty, kawy czy z czegokolwiek tam pijesz i zapraszam Cię bardzo serdecznie do oglądania. Ja jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, tarot, numerologia, karty anielskie. Rytuały również nie są mi obce na kanale, nie tylko horoskopy, macie różnego rodzaju playlisty, recenzje, również pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź Wasze pytanie, moje odpowiedzi, gdzie wysyłacie do mnie SMS-ki i macie możliwość uzyskiwania odpowiedzi tu na YouTube, jak to wygląda, zerknijcie na tąże playlistę, a jeżeli chciałabyś się umówić na kontakt osobisty, indywidualny, czy online, czy face to face, zapraszam na mail, więcej informacji na dole. No dobrze, moi drodzy, zatem włączam podgląd na karty, abyście mogli zerknąć, co tutaj się pokazuje. Ok, jak ja bym tutaj przełożyła, tu się nie przełożyło, teraz, o tak. No dobrze, no to bliźnięta moje drogie, czas na Was. Horoskop na rok 2021 dla osób spod znaku bliźniąt. Pokażcie karty. Horoskop. 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 Już patrzymy. Uważajcie na wszelkiego rodzaju kłopoty, komplikacje w przypadku inwestycji w środki ruchome. W trakcie przeprowadzek, czy też w trakcie podróży mogą się pojawiać jakieś sytuacje, nazwijmy to konfliktowe, w środkach transportu i ze środkiem transportu związanym. Zatem to jest taka uwaga w okresie letnim. I teraz tak, bliźnięta w styczniu. Jak tutaj jesteście pokazani? Karty pokazują, aby uważać na wszelkiego rodzaju napoje, żeby Wam coś nie zaszkodziło, jeżeli chodzi o kwestię płynnych środków, które będziecie tutaj w organizm wtłaczać, tak to nazwę. Karty też pokazują tutaj, że możecie poczuć się niepoważnie potraktowani i oszukani przez osoby z otoczenia, zatem dbajcie o własną wartość. Karty też pokazują tutaj, abyście uważali na to, aby nie zdradzać swoich pomysłów przed ich realizacją, ze względu na to, że ktoś może Wam ukraść pomysł, zmienić troszeczkę formę i wziąć jako swoje, a Wy zostajecie z przysłowiową ręką wiadomo w czym. W każdym razie, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, dbać o własną wartość, o docenienie. Mogą pojawiać się próby naciągania Was na być może nadgodziny, które nie zostaną zapłacone. W historiach własnych biznesów bliźnięta w styczniu warto, żeby uważały na osoby, które mogą chcieć Was wykorzystywać bądź oszukiwać. Również mam to pokazane, że osoby, które w jakiś sposób miały taką tendencję, że ktoś ciągle w jakiś sposób coś od Was chce, nie dając nic w zamian, będziecie też odchodzili, czy też rezygnowali z takich znajomości. Przechodzicie też swoisty proces transformacji. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne, to tutaj może być miło, ale krótko, jakby nowej historii związkowej w styczniu na ten moment bez zmian w schematach działań nie widać. Jeżeli chodzi o luty, luty są dostateczne, uwalnianie się od tego, co Wam nie służy. Również możliwe małe wygrane, zatem pomagać też szczęściu. Również karty pokazują, że będziecie uwalniali się od historii, które
Wcześniej przysparzała Wam kłopotów, a zostaną Wam jakby te historie też, nazwijmy to, nagradzane. Miłość, relacja z przeznaczenia, zatem osoby spod znaku bliźniąt, które w jakiś sposób są samotnymi, jeszcze nie trafiły na osobę do związku, to macie szansę właśnie kogoś takiego też poznać, tak jakby los Wam postawił tą osobę przed nos. Zatem trudno będzie przegapić. Karty też pokazują, żeby też nie zachłysnąć się i nie założyć różowych okularów dotyczącej tej relacji, tylko w miarę możliwości patrzeć trzeźwo, nie przez różowe okulary, ale również nie zakładać czegoś na zapas. Taka jest też tutaj podpowiedź. W historiach zawodowo-finansowych, jeżeli pozwolisz sobie na oddalenie tego, co Ci nie służy, będziesz mogła realizować się zawodowo przy czymś, czego bardzo mocno pragniesz. W historiach zdrowotnych zwracać uwagę na układ limfatyczny, na hormony, ale również na wszelkiego rodzaju nałogi, bo mogą tutaj też się gdzieś tam pojawiać, czy też rozpocząć aktywować. Zatem jeśli miałeś taki problem, to ostrożnie w lutym. W historiach zawodowych, tak jak już mówiłam, jeżeli pozwolicie na uwolnienie się, możecie spotkać się, czy też realizować to, co Wam w duszy gra. Pomagać w szczęściu możliwe małe wygrane. Jeżeli chodzi o marzec, karta dwójki mieczy, nie działaj pod wpływem... Nie działaj po omacku, odpowiedzi znasz w sobie. Dwójka mieczy mówi o tym, że jeśli nie uwierzy, to nie zobaczy, żebyś nie do końca w ten sposób również podążała. Nie wszystko to, co jest naoczne, musi być wiarygodne. Karty pokazują też, że ktoś może próbować Wam zakrywać oczy, ktoś Was odwracać Waszą uwagę, bo ktoś przed Wami coś ukrywa tutaj, ale te tajemnice zostaną rozwiane, czy też odkryte. Karty pokazują, że tutaj będziecie dostawać też jakieś informacje na temat z urzędów, bądź jakieś wiadomości z aspektu szeroko pojętej też medycyny. Również kontrole w pracy, przy pracy, rozmowy ważne, kwalifikacyjne, ale również ktoś może się podszywać za kogoś w pracy, zatem uważajcie, co komu przekazujecie, bo na przykład może być sytuacja, że jest tak zwany cichy klient i później on donosi Waszą obsługę, czy też jak się odnosiliście do pana X, podnosi dalej, zatem tutaj warto być też ostrożnym. W historiach związkowych karty pokazują, że te osoby, które, jeżeli byliście przez kogokolwiek oszukiwani, to wszystko to wyjdzie na jaw. Wszystkie kłamstwa wypływają, dosłownie tak. Również karty pokazują tutaj, że ktoś może chcieć próbować z Wami się wiązać, a nie jest osobą wolną, ale to też wszystko wyjdzie na jaw i to oczywiście będzie Waszą decyzją, czy chcecie w to wchodzić, czy też nie. W pracy, tak jak mówiłam, dbać o komunikację, mogą pojawiać się kontrole i też ważne rozmowy kwalifikacyjne, raczej zdalnie niż personalnie. W historiach zdrowotnych oczy, uszy, zatoki, sprawy kobiece, hormonalne do kontroli. W kwietniu karty tutaj pokazują, że będziecie mogli być z siebie w jakiś sposób niezadowoleni, jeżeli chodzi o aspekt pracy. Karty pokazują, że mogliście według siebie zrobić coś znacznie lepiej, zatem warto to robić wcześniej niż później, po przysłowiowych pekach mieć takie też wrażenie. Karty też pokazują, że będziecie, wiele bliźniąt będzie zmieniało pracę, czy też będzie chciało zmienić pracę, ale ta zmiana może nie do końca być słusznym w tym momencie wyborem, bo jest odchodzenie i rozczarowanie przy nowej aktywności. Tutaj karty pokazują tutaj w aspekcie emocjonalnym dla bliźniąt możliwe jakieś rozczarowania. Możecie czuć się mało atrakcyjni, bądź komuś według Was się możecie nie podobać, ale jeżeli macie problemy w sytuacjach tak zwanych intymnych, no to warto to też przepracować, przedyskutować. Karty też pokazują, żeby nie osądzać sytuacji pochopnie w aspekcie emocjonalnym, nie posądzać kogoś o zdradę, która się nie definiuje. Często jest też tak, że jeżeli kogoś o coś posądzamy, to w końcu to się realizuje, no bo jeśli za coś obrywam, to niech to będzie przynajmniej, niech mam za co. Zatem zawodowo możliwa chęć zmiany pracy, ale karty pokazują, że to jakby nie w tym momencie będzie czynnikiem korzystnym. Możecie być z siebie w jakiś sposób też niezadowoleni z tego, jak Wasza praca wyszła, zatem też
ostrożnie. W relacjach tutaj unikać próby rozczarowań, unikać również tego, że kogoś o coś podążacie, ale również zadbajcie o to, żeby czuć się komfortowo i atrakcyjnie, bo brak atrakcyjności może rzutować na związek w całokształcie. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, to tutaj stresowe historie mogą rzutować na działanie organizmu. Maj. W maju karty pokazują, że będziecie się uwalniać od jakichś zobowiązań prawnych. Jeżeli mieliście jakieś problemy z prawem, być może z administracją, to będziecie się też od tego uwalniać. Ale karty też pokazują, że tak jakby Was coś nie dosięgnęło. Zatem jeżeli to było coś, nazwijmy to, za pierwszym razem, może Wam się udać. No ale jak mówimy, że raz i później to się nie realizuje. Karty też pokazują, żeby nie zgubić jakichś dokumentów ważnych, bo będzie trzeba się z tego też tłumaczyć. Uważać na wątrowy układ pokarmowy, bo mogą pojawić się jakieś dyskomforty. Finalnie pokazuje się ten miesiąc jako coś, z czym sobie poradzicie, ale również będziecie... będzie taka gotowość na to, czy jesteście w stanie coś poświęcić w imię większej wartości. Zatem też miejcie to na uwadze. W aspekcie związkowym karty pokazują tutaj, aby nie naciskać na jakieś określenia się, bo to spowoduje odwrotny skutek. Karty też pokazują tutaj, że możecie poznać prawdziwych przyjaciół, czyli przy stracie pojawia się osoba, która jest przy Was mimo wszystko. Tak jak się mówi, że przyjaciół poznajemy w biedzie, to właśnie tutaj tak to jest zarysowane dla Was. Zatem w zdrowiu uważać na układ pokarmowy, wątrobę. Jeżeli Was dosięgają jakieś aspekty administracyjne ogólne, to możecie zostać, nazwijmy, być pominięci, czy też nie mieć, nazwijmy to, drastycznych skutków w konsekwencjach. Uważać na dokumenty, żeby nie zgubić. Uważać na to, aby czegoś nie podpisać niekorzystnego w pracy, bo może się pojawiać historia utraty pracy, bądź będzie trzeba jakąś stratę wypracować. Zatem tak i poznajecie przyjaciół w biedzie. Taka jest tutaj podpowiedź. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. W czerwcu, czerwiec pokazuje się aspekt możliwości rozwoju zawodowego, możliwe również prace z instytucjami zagranicznymi, być może również jakieś kontakty z szeroko pojętą zagranicą. Również może się pojawić osoba, z którą możecie nawiązywać kontakt, bądź droga online, bądź mężczyzna przy mężczyźnie. Jest aspekt zagraniczny pokazany, szeroko pojęty i może tutaj się też klarować historia, nazwijmy to, związkowa, ale osoba będzie miała jakieś trudności emocjonalne i może nosić takie czarnowidztwo i to będzie od Was zależało, czy dźwigniecie tą historię, czy też nie. To, że ta osoba potrzebuje po prostu dźwignięcia w psychice, w całej tej okazałości. Karty też pokazują w historiach pracy, aby nie wchodzić w spółki. Współpraca, owszem, spółka w tym czasie niekoniecznie. Jeżeli jesteście w spółkach, to karty pokazują tutaj, że mogą pojawić się jakieś komplikacje bądź nieporozumienia na poziomie rozwoju miejsca, które realizujecie, że każdy z Was może mieć inne postrzeganie. Tutaj w zdrowiu karty pokazują, by zadbać o stan psychiczny, ale również i żeby zadbać o zdrowy sen i regenerację organizmu. Historie zawodowe, jeżeli są w poszukiwaniach, to szukajcie w firmach, które mają albo nazwę zagraniczną, albo mają powiązania zagraniczne. W lipcu karty pokazują tutaj, że możecie obawiać się tutaj albo jakiegoś wyjazdu, albo jakiś wyjazd będzie pod takim znakiem zapytania. Również mam wrażenie, że ktoś będzie się próbował z Wami kontaktować. Osoby, które szukają partnerki do związku, jest kontakt online, ale z osobą, którą w tym czasie już znacie, bo Królowa Buław bardzo często mnie się pokazuje jako postać już nam znana, bądź do tego momentu poznana, tak? Zatem kontakty też online. Również karty pokazują tutaj, że jeśli ktoś szuka z Was pracy, nazwijmy to takiej sezonowej, to
z kimś Wam znanym w towarzystwie będziecie mieli szansę sobie taką historię zrealizować. Również karty pokazują, że tutaj praca zdalna będzie możliwa do osiągnięcia, zatem jeżeli takiej szukacie, to tutaj się ona też zrealizuje. W historiach zdrowotnych dowitaminizowanie organizmu się pokazuje jako czynnik wart uwagi. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec. No to w sierpniu karty pokazują nowa jakość relacji, być może te osoby, które były w związkach, tu gdzieś tam po drodze się coś wykruszyło i nagle będziecie umieli się zdecydować na romans, chociaż wcześniej byście się o to siebie nie podejrzewali, ale również karty pokazują uważać na dzieci z zaskoczenia, czyli tutaj może się pojawić ciąża poprzez, nazwijmy to, jakąś tam ulotną noc, zatem ostrożnie. Karty też pokazują, że to może spowodować i wygenerować też plotki. Zatem jeśli jesteście wrażliwi na opinie innych, no to oczy, uszy szeroko otwarte, aby takich działań tutaj nie generować. Również będziecie dokonywać wyborów w aspekcie tego, w którą stronę związkowo, emocjonalnie chcecie zmierzać. Ważne jest co? To, żeby inni nie decydowali za Was. To, żeby to były Wasze własne decyzje. A w historiach zdrowotnych sprawy alergiczne przy układzie moczowym, nerkach, bo mi się pokazuje tak jakby coś, nazwijmy to, alergennego się tutaj zrealizowało, czyli tak jakby coś Wam miało zaszkodzić, czynnik alergii, układ moczowy jako do kontroli. W historiach finansowych tutaj może to być jak najbardziej korzystny czas, a oczy, uszy tutaj w przypadku pracy szeroko otwarte, aby wyciągać te wartościowe informacje, które pozwolą Wam zyskiwać komfort zawodowo-finansowy i dzięki podpowiedziom w aspekcie pracy możecie dokonywać też trafnych decyzji. W związkach uważać na plotki, uważać na niepotwierdzone informacje, w historiach zawodowych korzyść się pokazuje przez to, że coś usłyszeliście w odpowiednim momencie. Wrzesień. We wrześniu wykorzystujcie swoje talenty, mierzcie bardzo wysoko, bywajcie wśród prestiżowych ludzi, wśród znanych ludzi w swoim jakby zawodzie czy też środowisku, ale również kontakty z osobami, które są z tak zwanej prestiżowej półki tutaj. Również zainwestujcie w swój rozwój, swoje talenty, w swoje umiejętności, bądźcie jakby też przy tym konsekwentni. W ogóle tutaj ta sekwencja kart pokazuje się w dużej korzyści dla Was i poszerzanie swoich umiejętności, wykorzystywanie talentów. Warto również inspirować się osobami, które już czegoś dokonały. Również karty pokazują tutaj, że może być jakiś intratny wyjazd, współpraca, osoby, które pracują w transporcie, logistyce i działaniami z internetem online związane, może tutaj czekać Was ogromny też sukces. Karty też pokazują w związku uważać na manipulatorów, bo mogą chcieć obiecywać Wam gruszki na wierzbie, pokazywać Wam, że jest to gwiazdka, że jesteście gwiazdką z nieba, a gdy jest zrealizowany sprzeciw, nagle czar pryska, bo przy magu to też jest tak, że mag czaruje, mag pokazuje to, co chcemy, żeby się realizowało, a jesteśmy skłonni zgodzić się na więcej niż zwykle, ale przy magu to jest też tak, że poznajemy prawdziwą twarz maga w momencie, kiedy mu coś odmawiamy, jak reaguje na odmowę. A jeżeli reaguje agresywnie, to wiemy, że to ta historia nie do końca jest dla nas. Zdrowotnie tutaj układ oddechowy jako czynnik, na który warto zwrócić uwagę, nic więcej mi się tutaj nie pokazuje. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No to teraz październik. W październiku możecie zmieniać aspekt szkoły. Być może będzie Wam się staż zmieniał, być może jakiś kurs będzie nabierał innej formy, ale Wy również i Wy możecie zmieniać zdanie w aspekcie na przykład tutaj realizowania się zawodowo-szkolnego. Zatem jeżeli chcecie zmienić się szkołę, będzie to duży wysiłek, ale warta decyzji uwagi. W historiach stażu mogą też się zmieniać jakieś konfiguracje, układy. Będzie ciężko, ale finalnie będzie to decyzja jak najbardziej korzystna. Karty też pokazują uważać na kości, mięśnie, stawy, żeby nie przeciążyć. Tutaj kontuzje się tutaj mogą Wam też trafiać. Karty też pokazują, że będą możliwe ciężkie jakieś wibracje w aspekcie rodziny,
czy rodzinie mogą pojawiać się jakieś konflikty, bądź możecie uważać, że ktoś na Was wisi. A tutaj, jeżeli chodzi o kwestie związkowe, zamiana ról, jeżeli nie umiecie się dogadać, to zamieńcie się rolami, powiedzcie to w taki sposób, jak ktoś do Was, żeby usłyszał, usłyszała to, co Wy usłyszycie. Wtedy jest też większa szansa na to, że zrozumie Was druga strona, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Jeżeli chodzi o kwestie nowych historii związkowych, to w tym czasie się tutaj w kartach one na ten moment nie pojawiały. W historiach pracy już mówiłam, nowe możliwości, zmiany, zamiany finalnie korzystne. Styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no to teraz listopad. W listopadzie jakieś zaproszenia z okolicznościami, z dziećmi w tle. Również możliwe tutaj się realizują przeprowadzki, reorganizacja na płaszczyźnie otoczenia i też przyjaciół, ale również może się pojawić coś takiego jak bardzo duża aktywność emocjonalna i tutaj może Wam zawirować świat. Karty też pokazują tutaj, że osoby spod znaku bliźni, które posiadają dzieci, aby również zainwestować czas i energię w nie, bo one będą tego mocno też potrzebowały. Ale również dla bliźniąt, które mają bardzo niskie samopoczucie własnej wartości, również jest tutaj aspekt możliwego wybijania się do góry. Jeżeli chodzi o kwestie zdrowotnych, nie mam informacji. Jeżeli chodzi o kwestie emocjonalne tutaj, to raczej dbanie o relacje, o jakość tej relacji, być może jakieś zaproszenia tutaj, a w trakcie przemieszczania się, podróży, a może się pojawić jakieś uczucie. I teraz tak, styczeń, lutym, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. W grudniu możecie osiągać długo wyczekiwany sukces zawodowy, możecie czuć w końcu docenienie, jakieś awanse, podwyżki, ale również i Wy, i Wasz nieschematyczny proces działania może wynikować się sukcesami. Ważne jest też to, żebyście pokonywali jakieś własne ograniczenia, ten sukces wtedy przy Was dłużej też pozostanie i karty pokazują, żebyście się też nie usprawiedliwiali, jeżeli Wam coś nie pójdzie, tylko jak trzeba się ochrzanić, to siebie ochrzanić, żeby działać do przodu na zasadzie, co Ty czynisz, rób, działaj, to są tylko i wyłącznie Twoje ograniczenia. Ósemka mieczy mówi o blokadach, które sami na siebie nałożyliśmy. Różnego to są rodzaju formy. Czasem jest tak, że na przykład macie kłopoty z komunikacją z ludźmi, a wolicie działać po swojemu, ale w zaciszu. No to tą blokadę należy usunąć. Czasem jest tak, że jesteście stwierdzenie do jakiegoś schematu działań i jakaś innowacyjność może powodować u Was blokady i nie znajdujcie wymówek, bo wymówki odraczają Wam sukcesy, które są przy Was. Karty też pokazują, że wiele pań może również poczuć się ważne dla swoich partnerów i partnerek. Zatem taka też jest tutaj podpowiedź. W zdrowiu wszystko to, co jest związane z historiami z pęcherzykami w organizmie, ale również i czynniki alergenne, które powodują wypryski. Możecie mieć jakby mylny obraz tego, co było tego powodem. Trzeba to sprawdzić, bo to jest mylna diagnoza. Zatem sprawdzamy. Ogólny zarys jest dwójka buław. Dwójka buław mówi o tym, aby nabierać perspektywy, dystansu, chwilę się zatrzymać, aby zerknąć, która historia jest dla Was tą korzystniejszą, nie działać pochopnie. Dwójka buław również mówi o tym, obserwuj. Czasem warto, abyś zrobiła krok do tyłu, aby jeszcze większej perspektywy nabrać, żeby móc podjąć decyzję z aspektu całości, a nie cząstki. Dwójka buław, jeżeli masz kłopoty w aspekcie związkowo-emocjonalnym, sypialnianym, to jest kwestia do przepracowania i się to da zrobić. Teraz układ 12 domów i będziemy wyciągać przesłanie. Układ 12 domów dla bliźniąt. Układ 12 domów dla bliźniąt. Pokażcie karty. Układ 12 domów dla bliźniąt. Układ 12 domów dla bliźniąt. Na dzień dobry, po pierwsze bądźcie sobą, nie próbujcie zadowalać nikogo, ani niczyich tak naprawdę tutaj oczekiwań, bo to jest tak zwane nakłada maska, a później czuję się zmęczony, tracę też tożsamość.
własną. W historiach pracy, praca, która może się realizować na gruncie stabilnym, mogą pojawiać się jakieś dyskomforty w kontaktach między ludźmi. Uważać też na przysługi, które mogą chcieć wykorzystywać znajomi, przyjaciele. Będą też zmiany na płaszczyźnie zawodowej. Tutaj związkowo będziecie mieli szansę wypracowywać sobie sukcesy też związkowe. Tutaj zwłaszcza te osoby, które idą w aspekcie kobiet. Przy kobietach mi się tutaj pokazuje. Czyli jeżeli jesteś mężczyzną, a szukasz partnerki, to tutaj cierpliwością, zrozumieniem możesz bardzo wiele zdziałać. Jeżeli jesteś kobietą, idziesz w aspekcie kobiet, to tutaj również też coś powolutku, kroczek do kroku może się realizować. Karty pokazują tutaj, że będą też zmiany w aspekcie zdrowotnym tutaj. Karty pokazują też, abyście unikali przysług, które nie są zgodne z literą prawa, bo możecie gdzieś tam je przypłacić czymś więcej kosztownym. Możliwe staże, możliwe jakieś poszerzanie wiedzy. Tutaj w aspekcie pracy, szansa do uczenia. Karty też pokazują, zainwestujcie w aspekt zdrowotny, układ odpornościowy tutaj, ale również nie odkładajcie niczego na potem. Może Wam zabraknąć konsekwencji, stąd być może też ta karta, która mówi działaj powolutku, cierpliwie. Ważne, żeby to było też jakby konsekwentne tutaj działanie. Bądźcie mądrzejsi o pewne doświadczenia. Królowa Mieczy działa logicznie, ale też mądrze, bo już wiele rzeczy doświadczyła, zrozumiała i jest mądrym, acz surowym tutaj działaczem, ale też warto z niej czerpać przykład, że ten zatem z Was też będzie można. W historiach związkowych jest tutaj aspekt pielęgnacji, aspekt cierpliwości i zasiewania ziarna. Zatem macie szansę w tym roku, te osoby, które szukają partnera, partnerki, macie szansę tutaj wypielęgnować sobie związek wartościowy i trwały. Jeżeli jesteście w związku wspólnym, to poprzez konsekwencje, systematykę i pielęgnację, no bo jeśli dostajemy coś, na przykład piękne drzewo, które ma piękne owoce, a przestajemy o nie dbać, to nam to wszystko usycha, gnije, zatem to też miejcie na uwadze. No to zobaczmy, co tutaj jest w przesłaniu, nawet wyszło. Pozbądź się nieprzydatnych rzeczy. Jeśli wzbudzają Twoje wątpliwości, po prostu je wyrzuć. Zatem tak zwany nadbagaż zostawiamy za sobą. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten horoskop jest dla Was czytelny, że dzięki tym historiom, które tutaj zobaczyliście, usłyszeliście, będziecie potrafili zmieniać bieg zdarzeń na ten, który będzie dla Was finalnie korzystny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za Wasz czas, za Waszą uwagę. Widzimy się, mam nadzieję, wkrótce. Ściskam, całuję, pa, pa!